Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się, aby powiedzieć kilka słów w temacie gondola na lato. Jak widać, przede mną stoi kilka modeli wózków. Starałam się wybrać takie wózki, które będą zrobione z innych materiałów. Będziemy mieć i gondole materiałowe, i styropianowe, i mieszanki tych materiałów oraz gondole plastikowe. Nieprzypadkowo również wybrałam jaśniejsze kolory. Pamiętajcie, że ciemniejsze kolory nie odbijają tyle promieni słonecznych i wózek może się troszkę bardziej nagrzewać. Pokażemy tutaj kilka modeli, jakie mają systemy wietrzenia, budka, gondola, jaki ma system wentylacji, z jakich są zrobione materiały, ponieważ te wszystkie czynniki mogą wpłynąć na temperaturę w środku wózka. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jeżeli Państwo będą mieć jakieś swoje własne spostrzeżenia, zachęcam również do pisania komentarzy pod filmem. Pierwszy wózek, który pokażę Wam, jak przygotowany jest na okres letni, będzie to wózek, który będzie miał gondolę z niespotykanego materiału. Będzie to gondola styropianowa. Przede wszystkim latem nie używamy osłonki. Zajrzyjmy zatem do środka. To jest materiał, który będzie miał świetną wentylację. Powietrze będzie w nim bardzo dobrze cyrkulowało. Jeszcze tutaj widać te dodatkowe wywietrzniki. Oczywiście wnętrze jest z bawełny, materacyk kokosowy, czyli wszystkie te materiały mają dodatkowy wpływ na cyrkulację powietrza. Budka, bardzo fajna sprawa. Będziemy mogli praktycznie odsunąć cały materiał, który się znajduje na budce, stworzyć budkę panoramiczną. Czyli nie tylko wentylacja od spodu gondoli, ale pełna wentylacja w budce. Dodatkowa rzecz to zabezpieczenie dziecka przed komarami czy innymi owadami. Moskitiera jest bardzo fajnie dopasowana, idealnie uszyta na ten wózek. Bardzo dobrze naciągnięta, na pewno żaden owad nie dostanie się do środka. Myślę, że ten model bardzo fajnie spisze się latem i możemy być pewni, że dziecko będzie miało w nim świetną cyrkulację powietrza oraz idealną temperaturę na spacery. Teraz przyjrzymy się innemu modelowi. Kolejny wózek, zobaczmy, jak przygotowany jest na okres letni. Zdejmiemy oczywiście pokrywę. Całość gondoli zrobiona jest z materiału, tutaj widać te boki. Dno jest to sklejka, boki styropian, także będzie całość bardzo, bardzo przewiewna. Nie ma niestety wentylacji, żadnych dziurek od spodu gondoli. Za to pokażę Wam z tyłu system wentylacji gondoli. Tworzymy sobie gondolę panoramiczną. Możemy całość tutaj odsunąć. Możemy podnieść również osłonę budki. Będzie utworzy nam to w ten sposób bardzo przewiewną wnętrze. Dodatkowo z przodu jest tutaj też daszek od słońca zabezpieczający. Jeżeli chodzi o moskitierę, nie ma jej na wyposażeniu. Tutaj musimy sobie ekstra dokupić moskitierę do tego modelu. Kolejny model, który chcę Wam przedstawić na lato, to model z misą plastikową. Misa jest na całości plastikowa, więc sprawdzimy, jaką ma wentylację. Oczywiście osłonkę na gondolę zdejmujemy. Wnętrze jest bawełniane. Cała misa widać, że jest plastikowa, ale najważniejsza rzecz. Mamy wentylację, którą możemy regulować od zewnątrz. Dodatkowa rzecz, która mam nadzieję pozwoli nam na wentylację tego wózka, jest odsuwana moskitiera w budce. Powiększymy budkę do przodu, czyli zasłonimy dziecko od słońca, a z tyłu będzie nam powietrze cyrkulować. Mam nadzieję, że w tym modelu dziecku będzie wystarczająco chłodno latem. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed insektami, producent pomyślał o tym, dodał do zestawu moskitierę, którą postaram się założyć. Cały wózeczek szczelnie przykryty. Na pewno żadna mucha do środka nie wleci. Kolejny model. Sprawdzimy, jak spisze się latem. Nie mamy tutaj już ani plastikowej misy, ani styropianowej. Wnętrze bawełniane. Z
zerknijmy, co mamy pod spodem po odsunięciu. Widać, że to jest materiał, więc cyrkulacja powietrza będzie fajna. Dodatkowo mamy tutaj sklejkę, czyli taki naturalny materiał. Niestety nie widzę żadnych wywietrzników na gondoli. Budka powiększana do przodu, czyli zrobimy cień dziecku. Dodatkowa rzecz, mamy tutaj odchylaną moskitierę, czyli pełna wentylacja. Również w tym modelu producent dodaje do zestawu moskitierę. Założymy ją sobie na wózek. Idealnie dopasowana, widać, że będzie bardzo szczelna. Myślę, że można spokojnie wychodzić na spacery, nie bać się żadnych insektów. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, co pokazaliśmy, da Państwu większe wyobrażenie o wyborze gondoli na lato. Nie chcieliśmy nic sugerować, nic podpowiadać. Państwo sami możecie wyciągnąć wnioski i wybrać gondolę najlepszą dla swojego dziecka. Zapraszam również na naszą stronę www.babyexpert.pl, na Instagram i Facebook.